Witam was serdecznie. Jedziemy dalej. Opuszczonym metro. I szukamy dalej króla szurów. Okej. Do opuszczonego metra idzie się tędy. Wejście do kanałów nie powinno być teraz zbyt daleko, a potem czas znaleźć króla szczurów. Ciekawe, dlaczego tak nazywają. No, zobaczymy. Oj, nie to. Aj. Mamy ciebie teraz. Dobrze. Nie, no niech będzie. Mogło być lepiej, ale... A ty ma broń! Mamy. I teraz jeżdżę pociągami przez ściany. Ciekawy, czy kruszył wie, że nadchodzimy. Pewnie dlatego, że świnie tak bardzo... To jest. A, bo muszę to wyłączyć. Skoro nie mowa, chyba nie myślisz, że ten król szczurów jest prawdziwym szczurem, prawda? Albo jeszcze gorzej, wielkim łębem szczurów. Znaczy, jak tak jest, to spoko. Po prostu nie chcę, żebyś dostał się chlizna, albo to gorsze jakieś dżumy. O Jezus. Dużo robi tu nowe porządki. To jest terytorium króla szczurów. Nie macie tu już nic do pilnowania. O, broń ciężko, można dymasz promować blok i zniszczyć tarczę przeciwnika. Okej. O Jezus! Mają mnie. Nie. No. Dlaczego to nie mogę kopnąć? Jeszcze raz. No, co ty uciekasz? Chodź tutaj. No! Gin! Ja pierdolę, kurde, ile on już ma życia? Wow, dobrze, nic tutaj nie widzę. Kurde, i daś. No. Wow! No kurde, to jest... Co za bałwan tam, no? Wow.
Ja tutaj nic nie widzę. What the fuck? Nie. Mam ciebie w końcu. Wow. Ja się tutaj trochę denerwowałem. Potem powinien nas dowieść do opuszczonego obszaru. Gotowości, nie wiem do czego jest dojny ten król szurów. Nosiciele zarazy. To będzie drygał. Uważali się wystąpić w królestwo szurów bez obaw. Świeże mięsko zawsze jest mile widziane. Sam raz na uczce dla szurów. Chyba, że jesteś tu, żeby złożyć przysięgę. Żywi się płynąc przez ostatni ludzi w tym mieście, aż staniecie się godni uwagi samego króla? Obrzydliwe. On mnie żygał. Oj! Nie! Okej. O kurde. Dobrze. Weźmiemy ciebie. Aj! Aj! Bo dwa ruchy, a ja chciałem to tam tylko podnieść. Aj! Okej. Okay. Rzucać można, to też dobrze pomaga. Padniemy na prawdziwy szur ludzi. Mówię ci, chcesz się założyć? Nie zgadza się, no dobra, zapomnijmy to. Mimo, że obaj się myliliśmy. Ale kopnięcie powinno być w ogóle poza podnoszeniem. Tak moim zdaniem. No ale okej. Idziemy dalej. Poziom ukończony. A tu już były nerwy. Tutaj już były nerwy. D minus. W dupie mam tę ocenę. Okej. No i git. I mamy znowu jeden punkcik. Co my tutaj zrobimy sobie z tym punkcikiem? Wyczaj przeciwnika u ziemię. A odblokujemy sobie tego finishera też już.
Gdy przeciwnik jest przyparty do elementu otoczenia, automatycznie zostanie wykonany finisher. Podoba mi się to. Okej. I odblokowaliśmy tunel kolejowy. Potem mieliśmy opuszczone metro i co? Zabij 10 przeciwników rurą lub młotem dwuręcznym. Nie zabiłem tyle? Zawsze 5 nosicieli zarazę. Ukończ poziom nie rzucając jakąkolwiek bronią. A ja raz rzuciłem. Olać. Okej. Ale Daniel, mamy tunel kolejowy odblokowany i w następnym odcinku tym też śmigamy. To trzymajcie się i do zobaczenia.